Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest starosta powiatu cieszyńskiego, pan Janusz Król. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam również serdecznie. Panie starosto, minęło już jeden kwartał tego roku. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak postępują działania starostwa na tym terenie. No, faktycznie już trochę tego roku minęło, więc czas na realizację budżetu na rok 2016, który żeśmy przyjęli końcem zeszłego roku. No i przygotowujemy się solidnie do inwestycji, które żeśmy zaplanowali. Na ten moment są rozstrzygane przetargi i to dwa takie najważniejsze drogowe przetargi, drogowe inwestycje. To jest remont ulicy Frysztackiej w Cieszynie i remont ulicy Pikiety również w Cieszynie. Są to inwestycje, które razem może dać tą kwotę około 10 milionów, więc ważne z punktu widzenia mieszkańców, z punktu widzenia samorządów, ale również spore pieniądze do wydania. Więc bardzo ważne jest, by te przetargi ogłosić wcześniej, rozstrzygnąć wcześniej, bo wtedy jest szansa, że uzyskana cena, kwota w przetargu będzie zdecydowanie niższa od tej, która była wyliczona w kosztorysie. A jakie inwestycje są planowane na najbliższy czas w całym regionie? I z jakich środków Państwo będą korzystać przy realizacji? To znaczy, mi najłatwiej mówić o tych oczywiście inwestycjach, które my planujemy, więc kontynuując ten wątek inwestycji drogowych, to muszę powiedzieć, że przygotowujemy się również bardzo mocno do programu Interreg 5A. To jest program współpracy transgranicznej z Czechami i tutaj liczymy na dofinansowanie trzech dużych projektów drogowych. To jest w gminie Zebrzydowice, w gminie Goleszów i w Cieszynie. Oczywiście tutaj jest normalna procedura konkursowa, więc nie ma pewności, że to dofinansowanie otrzymamy, ale maksymalne, które można by było otrzymać, to jest 85% wartości zadania. No i liczymy, że przynajmniej część tych projektów uzyska akceptację komisji, która będzie rozstrzygać i decydować o przyznaniu środków. Oprócz inwestycji, jakie zamierzenia jeszcze kulturalne, środowiskowe Państwo planujecie? Znaczy, jeszcze może tylko ten wątek inwestycji, to oczywiście nie tylko inwestycje drogowe, bo my planujemy również dwa duże takie zadania. Jedno to jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. I tutaj na 6 obiektach planujemy fotowoltanikę, pompy ciepła. Także to również ma być dofinansowane ze środków unijnych, ale tutaj mówimy o regionalnych inwestycjach terytorialnych. I drugie takie duże zadanie to 37 pracowni w naszych szkołach zawodowych, technikach, pracowniach, w których będą się młodzi ludzie uczyć, kształcić i również zdawać egzaminy. A co do takich dużych przedsięwzięć kulturalnych, o których Pani mówi, to generalnie powiat wspiera te przedsięwzięcia, które organizują samorządy gminne. I chociażby teraz Europasja, która odbywa się w Cieszynie, bardzo duże wydarzenie, kilkuset gości z zagranicy, również w pewnym stopniu takim w zakresie finansowym wspomagaliśmy to przedsięwzięcie. No oczywiście bardzo ważne wydarzenie w skali kraju, czyli Światowe Dni Młodzieży. Tutaj również będą pielgrzymi, goście na terenie powiatu cieszyńskiego, będą to goście z Włoch, więc my tutaj wykorzystujemy tą okazję, przygotowaliśmy materiały promocyjne w tym języku, by zachęcić i ponownie tutaj te osoby, które odwiedzą Polskę, nasz rejon, do nas wróciły. No i oczywiście 1050-lecie Chrztu Polski. My jako powiat nie organizujemy własnych uroczystości, ale chcemy się włączyć te, które są organizowane tutaj na terenie Cieszyna. No i jeszcze oprócz tego, jeżeli już mówimy o takich rocznicach, to jeszcze 500-lecie reformacji, co w waszym mieście jest dosyć ważną sprawą, bo z tego co wiem, to Cieszyn został włączony do organizatorów tego przedsięwzięcia. Tak, oczywiście to przedsięwzięcie przede wszystkim kościelne, ale my tutaj również w jakiś sposób się jesteśmy otwarci i chętni włączyć. Zresztą rozmawiałem już tutaj z przedstawicielami Kościoła Ewangelickiego i na pewno w przyszłym roku tutaj w jakiś sposób będziemy uczestniczyć w tych obchodach. Panie starosto, jeszcze teraz dzisiaj, w dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa o 500+.
Tak. Jak to wygląda, no już teraz w momencie realizacji z punktu widzenia starostwa cieszyńskiego? No, powiat czy samorząd powiatowy ma oczywiście o wiele łatwiej, bo my tylko, ustawa 500+ dotyczy nas tylko w zakresie rodzin zastępczych i tutaj dla no, niecałych 300 dzieci to dofinansowanie będziemy otrzymywać i przekazywać tym rodzinom zastępczym, ale oczywiście no, jest to bardzo duża pomoc, jeśli chodzi o pomoc finansową, jeśli chodzi o rodziny zastępcze. Pamiętajmy o tym, że to dofinansowanie jest na poziomie 600 zł w przypadku, gdy jest to rodzina spokrewniona, 1000 zł dla pozostałych rodzin zastępczych, więc dodatkowe 500 zł na każde dziecko w rodzinie zastępczej jest ważne. I od takiej, od strony administracyjnej oczywiście nam, tak to powiedziałem na początku, dużo łatwiej niż samorządom gminnym, ale również no, zwiększyliśmy zatrudnienie o pół etatu. Są na to środki, 1% tych środków przekazywanych powiatowi można przeznaczyć na administrację i my z tych środków skorzystamy. I tak jak powiedziałem, te pół etatu mamy nadzieję, że wystarczy, bo od strony administracyjnej ustawę 500+ wdrożyć w powiecie cieszyńskim. Czyli dużo się będzie działo. Będzie się działo, dzieje się i będzie się działo na pewno. To na przy następnym spotkaniu będziemy rozmawiać na temat realizacji. Chętnie opowiem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, do widzenia. System ready.